Tam jakaś muzyka. Witam was w kolejnym, jakże wspaniałym odcinku z Chicken Kurczak Invasion Inwazja 5. 5. No i widzicie, doedukowalibyście się jeszcze, co to znaczy po polsku. No ja tak edukuję moich widzów. Na poziomie, no ponadgimnazjalnym normalnie. No co? Studyjskim, no co najmniej tam. Zwłaszcza z poprawnością wymowy wszystkiego. Chicken Invaders, FIF. Dokładnie. Proszę państwa, mamy to godzinę 21:34. A ja w sumie powinienem się uczyć, ale nie, nagrywam film na YouTube. No jeszcze nie ma sensu w sumie. Barnuję je na YouTube'a. Ale powiem, że przed ukończeniem szkoły mam 4 lata, może w ciągu 4 lat wybiję się na YouTube i będę na nim zarabiał. Byłoby miło, szczerze. Bardzo miło. Bo szczerze, kto by nie chciał mieć, jakby coś mi do wyboru, zwykłą pracę albo YouTube'a, to chyba każdy wybrałby YouTube'a. Bo... Powiedzmy tak, nagrywasz... Powiedzmy 30 minut dziennie, codziennie jest jeden film, tylko powiedzmy masz dychę, jeszcze masz live'y, z których masz powiedzmy, znaczy powiedzmy masz sobotę live'a jednego, z którego masz powiedzmy około 300 zł, bo tak ludzie wysyłają często, to ja był, no, nie, to byłoby mało w sumie, a ktoś coś napisał. Ja to źle policzyłem, bo w miesiąc to by było z filmów. Byłoby z 300 z tego... A nie, to by było sporo. Jakby w każdą sobotę 400 zł. Ale to jest biznes. Jako tako się najwięcej zarabia chyba z live'ów, a nie zwykłych odcinków. Chociaż z live'a zrobisz w sumie jako tako w większości raz. No potem już nie. Chociaż nie wydaje mi się, żeby duża ilość osób oglądała zapisy live'ów, tak powiem. Dobra, skończmy mówić o pieniądzach. Ja bym chciał, żeby to było prawda, co mówię, żebym tak zarabiał kiedyś. Ale pomyślcie, codziennie jeden odcinek, w każdą sobotę live, wam by się to podobało, mi by się to podobało, każdemu by się podobało i odpowiadało to. No może... No, może nie tym górnikom, bo oni... Oj, będę tylko pracy jeszcze narzekają, że youtuberzy mają taką letką, nie, bo nie mają trudną, przecież... Praca youtubera to jest najcięższa praca, a nie to ci górale. Co to ma być? No dokładnie. W ogóle powinienem zmienić to... Co to jest? Czy to jest konfetti? To jest konfetti chyba. Ale śmiechowe. Zamiast śmiechowego... Takiego... Czy to jest chyba konfetti, czy mi się wydaje? Czy to by się... Nie kojarzę z jakąś bronią masowej zagłady, tylko z jakimś śpiechowym czymś. I ja bym chciał broń masowej zagłady niż takie coś, szczerze mówiąc. I w ogóle chyba sobie kupiłem możliwe zmianę koloru czegoś tam w statku. Tak mi się kojarzy i mi się wydaje, że w sumie chyba tego nie zmieniłem, bo nie było nic fajniejszego niż to, co miałem. Ale trochę głupi, że modyfikacja statku wymaga grania parę godzin w tą grę. No może nie parę godzin, ale po prostu bycie ileś tam tych kluczy. Niby dobre, ale... Ja bym wolał, żeby to było na początku, a do odblokowania było coś... Nie wiem, ciekawszego. Choć trochę ciekawszego. Na przykład, nie, nowe plansze. O, nowe plansze byłyby dobre, ale nie. Tak w ogóle przy tym mówiłem, że... chyba DLC-ki z tymi... Christmas Edition, czy coś tam... dodają tylko inny wygląd, ale poczytałem i chyba dodają nowe misje, ale niezbyt takie duże. No gdyby to nie kosztowało tak dużo, to bym może nagrał je. Szczerze nie sądzę, żebym nagrał więcej Chicken Invaders niż tą piątkę. Może czwórkę. I jeszcze mniej możliwe trójkę. Muszę bym dokupić, ale... jakoś... Nie chcę wydawać... chyba te gry chyba była najtaniej po 2,50 euro. Dla mnie to jest za dużo jak na grę taką... W sumie... Nie!
Busnąłem to tylko. Teraz to jest takie... Kto jest badziew teraz? Szczerze mówiąc, ja nie jestem typem gracza, który maksuje swoje gry, które gra, tylko po prostu... Znaczy w RPG-ach robię wszystko, co się da. W innych już niekoniecznie, chyba że to jest coś ciekawego. No więc no właśnie, ja zwykle po prostu przejdę grę. Koniec, nie gram więcej. Chyba że to dobra gra. Najwięcej RPG-ów powtarzam po raz któryś. RPG czy Gothic. Seria. No w sumie Fallout. W sumie nie, Fallout 1 i 2 grałem raz, tylko nie wygra, skończyłem 2 razy. Ale pewnie tego 1 i 2 też tak skończy. Ej, Wiedźmin 2 2 razy, Wiedźmin 3 prawie 4 razy, ale mi się znudziło. Tam jest ponad 400 godzin chyba. Nie, 400? Nie mam pojęcia ile. Pierwsze przejście miałem jakieś koło 70-60. Nie grając Gwinta, potem miałem koło 100 grając Gwinta, potem znowu koło 100 grając Gwinta. Jeszcze tam były dodatki, to serca z kamienia tak po 15 razy 2, krew i wino 35. W ogóle ten uczuć, kiedy grasz dodatek, który jest lepszy od wszystkich gier, jakie wyszły w tamtym roku, w 2016. Ale kiedy dodatek zostaje grą roku, to jest... Nigdy czegoś takiego chyba nie było. Żeby dodatek był tak dobry, że mógłby być grą roku. No, w tych czasach to w sumie... Jakby nie patrzeć, to nie jest tak specjalnego, żeby zrobić dodatek lepszy od gry. Bo jako taką, no większość gier to... Czy... To trochę źle mówię. W ogóle... Wśród tych... prawdziwych, starych graczy istnieje coś takiego jak kiedyś to było, kiedyś gry były dobre, kiedyś gry były lepsze. To nie jest nie trochę... To jest prawda, ale w nie wszystkich aspektach. Gry kiedyś były trudniejsze, to fakt, ale to przez to, że w większości miały swoje bardzo archaiczne... No... Te... Rzeczy różne. I wszystko było takie... Inne, teraz jest to bardziej uproszczone. No tak, walka w niektórych grach jest łatwiejsza i w ogóle jej przejście. Ale kiedyś gry robiło się w inny sposób. Kiedyś gry były o wiele krótsze. Przynajmniej platformówki teraz też są takie krótkie, bym powiedział. Zależy. Kiedyś w sumie były same platformówki na konsolach. Kiedyś jak gra przejście zajmowało jej z 2-3 godziny. Tak, gdybyś nie ginął, to może nawet z pół godziny. No może godzinkę. I właśnie gry kiedyś były robione tak, że ma się ich uczyć. Prawie na pamięć, żebyś pamiętał jak co zrobić, kiedy zareagować. Albo po prostu być zręcznym. Teraz to się robi inaczej. Szczerze mówiąc, jestem zwolennikiem tego, że gry są dobre dopóki dają frajdy. Więc no. Nie potrzeba jakichś zaawansowanych systemów, niepotrzebnych cyferek. Jak to szczerze było w starych RPG-ach. I szczerze wiele osób mówi, że Baldur's Gate i te gry na systemie Dungeon Dragon są skomplikowane. Przez to za pierwszym razem wróciłem Baldura, bo myślałem, że nie, to jest za skomplikowane, nie będę w to grał. Potem zagrałem po raz drugi. Tak grałem sobie, drapię się po głowie. I pomyślałem sobie, to skomplikowane jest chyba dla jakichś debili. Bo to gdzieś jest skomplikowane przecież, no. Przynajmniej tak uważam. No bo co tam, liczb dużo. System rozwoju jest taki sobie, bym powiedział, w tych Baldurach. Znaczy tylko na początku się tak bardziej liczy. A potem to dawaj sobie swoją broń. Koniec. No i to jest system najlepszy. Chyba nie. Dobry system rozwoju to był w serii The Elder Scrolls, Falloutach. W ogóle system rozwoju postaci to jest chyba najlepsza rzecz w TESach, moim zdaniem. Jedyna, która mi się naprawdę podoba, bo większość to mi się nie podoba, bo tak. O kolba! I tych koleb. Spadaj mi,
W ogóle tym nie mogę tego pchać zbytnio. Nie mogę. A więc tak. W ogóle nie ma tak mówić takiej grze o RPG-ach. Nie no, RPG-i są dobre. Tylko najgorsze, jak przy taki jakiś psychofali mówi, że kiedyś to było lepiej. Ale nie no, tak w każdej grupie czegoś fanów jest. Na przykład stare Deus Exy są lepsze niż te nowe. Oj, tam, że był tylko w sumie jeden dobry. Reszta chyba była chłama, jak pamiętam. Czy była chyba dwójka jeszcze? Znaczy Invisible Wars, czy coś tam? Gry kiedyś były lepsze, oj tam, że nie miały voice actingu w większości. Oj tam, że... no graficznie to wiadomo, był lepszy. Animacje były uboższe. Gameplay był uboższy, w sumie też można powiedzieć. Fabuła była uboższa w nich. Dialogi w nich były zwykle uboższe, mi się wydaje. Znaczy zależy jak o co chodzi. Bo tak, zobaczcie sobie na takie stare, klasyczne RPG. Tam w większości miały się po prostu ściany tekstu. A postacie to w sumie nie miały charakteru. Zależy jak gra. W Baldur's 1 szczerze wiele osób wychwalało, że towarzysze są bardzo ciekawi. No nie. W jedynce nie, w dwójce już lepiej. Bo w jedynce nie mieli tylko swoje teksty i questa może. Darth Vader, znaczy Darth Kurczak. Przemoc jest im silna. O nie, znowu wyleć, jaki? Skurczybyk. Co? Wal się śmiecią, masz bomby. I zawsze coś... ja coś zawsze zepsuję, szczerze. Nie mogłbyś się odwrócić, panie? Nie. Tak, no, wiele osób w ogóle wchwala te stare gry, a potem sobie taki gościu, co w niej nie grał, gra sobie i potem myśli, na przykład ja taki właśnie, to dobre było, to nie jest dobre. Tak pomyślałem o Baldurze, trochę. Znaczy, wiele osób wychwala gry, które mimo swojej słabości są wychwala... Dobra, nie chcę się z tym mówić już. Pogadajmy o tym, o grze. Bo w sumie o tym mówiłem w którymś odcinku Minecrafta, który się jeszcze nie pojawił. Chyba z 14 albo 13. A to przyszłość dla was, dla mnie przeszłość. No ale... w ogóle ja tutaj bym chciał do 22 maksymalnie to nagrywać. Muszę się pouczyć. Ale po co się uczyć, jak możesz nagrywać? Czekaj, nie wydać piątkę. Pięknie. Muszę trochę wziąć się za nagrywanie, szczerze powiem. W sobotę może jakąś... albo w piątek, sobotę wieczorkę sobie przysiądę, nagram z 5 filmów. Bo muszę ruszyć coś z tym kanałem. Żeby w tygodniu było więcej niż tylko te dwa filmy z Minecrafta, które będą na 100% przez dwa miesiące. W każdą sobotę, niedzielę. Jakby coś. Będę musiał to Chicken Invader skończyć. Tylko co po nim, bo nie wiem co mi po nim nagrywać, tak powiem. To moja nie, to też wasza sprawa. W ogóle ktoś mnie słucha może? A chyba nikt? Ale Portnie 2 już nie będzie, tak tylko mówię. Dlaczego musiałem zginąć na początku? No, czemu się ten kretyn obraca? Nie wierzę w niego. W ogóle chyba sobie poszukam jakiejś takiej... fajnej gierki. Nie! Jeszcze gorzej jest. Chyba sobie w mojej pięknej kolekcji gier poszukam jakiejś fajnej starej gierki, żeby sobie ponagrywać. Tak powiem. Nie mam kontroli. Mówisz. W ogóle mam dwa życie, tak? Dwa życie. To, mogło to was zmylić, ale to były moje odgłosy. Ale to nie był ten kurczak Vader. To byłem ja. Wiem, że jestem w tym dobry. No i się odwrócił kretyn idealnie wtedy, kiedy chciałem atakować. Nie, no ta walka jest emocjonująca bardzo. A w ogóle powiem, że... przynajmniej tego nie straciłem, ale mam ostatnie życie. Nie daruję sobie, jak teraz umrę. Na końcu. Bo coś mi słabo dzisiaj idzie, jest późna godzina, może przez to?
i... Ej, nie wiem co. Nie grałem w to dawno. Tak, nie grałem dawno. A może bym sobie jakieś MMO nagrał? A czemu by nie? Kiedyś Dragon Ball Online nagrywałem, ale potem stwierdziłem, że ta gra jest słaba i... Nie chcę marnować czasu na to. Nie, ja wiem, no. Kiedy masz... ważne sprawy na głowie, czyli naukę do szkoły, a tu już nie jest jakieś gimnazjum, to jest technikum, ludzie, jestem w technikum, to powinno uczynić mnie tym, że powinienem się uczyć. Ale nie, po co się uczyć? Możesz sobie grać w gry, nagrywać na YouTube. Dobra, powtarzam się trochę. Ale... szczerze, nic ciekawego nie mam do mówienia teraz, jak tak walczę z tym bossem. Nie mam jeszcze... Nie, to ja ulepszę, nie mam nic. Już była taka jedna walka z bossem, jak pamiętam. I ona nie była fajna. Ani trochę. I teraz najgorsze muszę bardzo uważać, bo jak zginę dwa razy, to już od początku, no. Tak, dokładnie. Napiłbym się wody, ale teraz to jest... O nie, tak myślałem się... czemu musi się odwracać? No ja nie z czym się odwracam może. Albo gdybym się odwracał tak, że jak na przykład zmieniam kierunek, to on się odwraca. Względem tego gostka. Ej, to byłoby dobre. To jest za mało No jak się on odwrócił? Myślałem, że się inaczej odwróci. On się tak odwrócił. O, idealnie chciałem. No, idealnie. Wiem, nagram E.T. To najlepsza gra, jaka powstnie. Ale śmieszny. Powinienem nauczyć się żartować. Byłoby lepiej. Ale nie każdy musi, nie każdy umie. Ja nie umiem. Znaczy zależy, jak ktoś na przykład coś powie, ja mogę jakoś zrobić tak, że to będzie coś... Aż coś dopowiem i to będzie śmieszne. Na przykład powiem... Coś o dzieciach w piwnicy, albo o chorych córkach. Nie moich w piwnicy. Chyba nie. A może nie. W ogóle... Uważam, że będąc na YouTubie powinno się być osobą inną niż w realu. Ja jestem bardziej osobą jak w Biedronce niż w realu, tak powiem. A więc tak, powiem, że nie wiem co. Zawsze kiedy mi słucha w gardle i właśnie teraz słucha mnie w gardle, to tak dziwnie mi mówić i dziwnie nie mam co mówić, mi się wydaje. A z tego bossa trzeba je pokonać. I dodam, że butelkę wody mam dość daleko stąd. A więc nie mogę tego przerwać! Po cóż by to było, gdybym to przerwał? W ogóle jestem ciekaw, ile osób codziennie czeka na 15. I myśli, o, dzisiaj na pewno pan Lamon coś rzuci. Nie wyrzucił. A to śmieć, głupi, debil. Na pewno ktoś tak myśli, na pewno ktoś czeka na moje filmy. Na 100%. No, Capiper Mentor, ja w niego wierzę. Znaczy, już nie mentor. On na pewno czeka na moje filmy. Jeszcze jakiś Janek Kowalski na pewno. Niech wam będzie. Nie czeka na moje filmy. Dobra, może na te parodiowe filmy ktoś czeka, tak w sumie tak patrzy na wyświetlenia, to tak. Minecraft miał niezłe wyświetlenia, szczerze. No, gdyby tak patrzeć na mój kanał, nie jest tak źle, jak można myśleć z tymi wyświetleniami. Że w większości to nawet 10 nie ma. Znaczy w Gothicu było mało co. Ale to po... paru 10 odcinkach tak było, na początku było nieźle. Powinienem jakieś live'y robić wreszcie. Ale mi się nie chce. Ej, w ogóle wam powiem, że jakiś youtuber mówi, że... nie było filmów, bo coś. Tak naprawdę mu się nie chciało, bo co to jest 30 minut poświęcić na film? No chyba, że to jakiś youtuber typu... Abstra Chujki. Co oni tam robią, to inaczej. Bo oni tam robią pracę, a taki pan Lama... W ogóle pan Lama to jest taki śmieć. Że nie wierzę. To co? Osoba 20 minut średnio nagra, koniec.
A potem mówi, no ja nie mam czasu, szkoła jest, to nie mogę nagrywać tak. To prawda jest taka, że sobie w gierki gra jakieś. Nie ucz się nawet. No taka jest prawda. Tylko obecnie teraz nie oglądał, bo nie wiem, wyzwanie jeszcze. Czy coś. W sumie fajnie byłoby zrobić dramę z takim gościem. Bo to jest sławny, sławny i wspaniały youtuber, to chciałbym mieć z nim dramę, miałbym więcej wyświetleń. XD. Byłoby pięknie. Tak, 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 tak. I to by było, że w ostatniej chwili to walnęło. O! Tak! Czemu nie było ulepszeń? A co, kto tu rządzi? I co? A, i co, a nie i a. Niech się będzie. Okej, 6 minut jeszcze. Mogę tu sprawdzić. Dobra, gram już za 20 minut. Tylko 10 tego skończyłem. A następnym razem może pójdzie lepiej. Nie, jakoś mi dzisiaj nie idzie, szczerze mówiąc. A powiesz, że tą grę za pierwszym razem skończyłem jakieś 1,5 godziny. Tak powiem. Dobra, to może teraz filmik, ja się... Nie, ja poczekam, aż się skończy to. I sobie posiedz. Albo nie, opowiem żart. Co robi homoseksualista w sklepie zoologicznym? Kupuje karmę dla swoich zwierząt. To może drugi. Co robi czarnoskóry mężczyzna w szkole? Sprząta XDD. Ale śmiesznie jestem. Okej, to co robi Meksykanin w pracy? Śpi, XD. Dobra, wiem, że padacie już po prostu ze śmiechu, więc żegnam już. Nara.